Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż. Kłaniajmy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. To dla mnie? Pytamy może bardzo zdziwieni, gdy ktoś ofiaruje nam jakiś prezent. Jest nam wtedy jak miło. Dlaczego na mnie to spada? Dlaczego ja mam to robić? Pytamy może nawet bardzo oburzeni, gdy ktoś nakłada na nas jakieś obowiązki i ciężary. Duch Święty pokazuje nam Jezusa, który wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze boleści. Krzyż nie był dla Niego miłą przyklanką, ale prawdziwym ciężarem wszystkich naszych grzechów. Pan Jezus stał się dla nas grzechem, aby nas od grzechów uwolnić. Panie, chcę tak jak Ty brać z miłością nie tylko swój krzyż, ale również i krzyż moich bliźnich.
Miłuj się nad nami.
Cierpiała Jezu Chryste, miłuj się nad nami. Przez Krzyśnie mękę swoją świat odkupić raczył. To była najlepsza mama na świecie. Matka to najpiękniejsze słowo świata. Wypowiadamy takie zdanie może często po czasie, na potrzebie matki i ojca. Kiedy wtedy otwierają się na oczy. Ty, Maryjo, byłaś dla
każdego dnia na nowo odkrywać, kim jest swój syn. Matko, bądź przy mnie, bym nie był sierotą, ale bym przez Ciebie i dzięki Tobie odkrywał, że mam Ojca w niebie. Chryste, zmiłuj.